To kolejne pytanie zada pan poseł Adam Abramowicz z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę, panie pośle. Pani marszałek, Wysoki Sejmie, panie ministrze, zapowiedział pan nową politykę podatkową, przedstawiając projekt ustawy, w której większość założeń jest słuszna i należałoby je wprowadzić jak najszybciej. Ale mam takie pytanie do pana, czy to nie jest sprzeczne z tym, że w ustawie, którą prezydent przedłożył do Sejmu o ochronie krajobrazu, pan prezydent proponuje nowe obciążenie podatkowe dla przedsiębiorców, nazwane opłatą od reklamy, i tą opłatę przedsiębiorcy mieliby wnosić od reklam, które są umieszczone na ich posesjach, obok już istniejącej opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym czy za budowlę. Czy tutaj z jednej strony prezydent proponuje ułatwienia, z drugiej strony następne obciążenia? Czy to się w jakiś sposób nie jest sprzeczne? I druga sprawa. Pani Skowrońska z Platformy Obywatelskiej powiedziała, że no owszem, projekt jest godny zastanowienia, godny poparcia. Następnie zapowiedziała, że będziemy czekali, aż przyjdzie projekt rządowy, połączymy razem dyskusję, pójdzie do konsultacji. Dla mnie to jednoznacznie brzmi, że ten projekt będzie procedowany bardzo długo, a on powinien być natychmiast uchwalony. Najlepiej jeszcze przed wyborami prezydenckimi, panie ministrze. To byłby bardzo dobry znak, że macie rzeczywiście dobre intencje, a nie tylko chcecie pokazywać swoją dobrą wolę. Wybory prezydenckie są w maju i jest to okres na tyle długi, że spokojnie można tą ustawę przyjąć. Zwłaszcza, że Platforma Obywatelska pokazywała, że w wielu sprawach jest w stanie przepchnąć przez Sejm uchwałę nawet podczas jednej sesji Sejmu. Także pytam panią Skowrońską, czy deklaruje, że ta ustawa będzie uchwalona w tej kadencji Sejmu i to do wyborów prezydenta. Na pytanie pana posła Abramowicza dotyczącego terminu uchwalenia projektu i jego, że tak powiem, sposobu uchwalania, no chciałbym zauważyć, że to jest pytanie właściwie skierowane do samego siebie, dlatego że to Izba będzie decydowała, kiedy, w jaki sposób, jak będzie przebiegał tryb prac nad projektem, także rozumiem, że pan poseł zadał pytanie raczej w wymiarze retorycznym, sam do siebie w pewnym sensie trochę, ale z intencją, jak rozumiem, żeby ten projekt, ale z intencją, jak rozumiem, żeby ten projekt możliwie szybko był ukończony. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię relacji tego projektu z kwestią ustawy o ochronie narzędziach na rzecz ochrony krajobrazu, gdzie wprowadzona jest opłata reklamowa, wydaje się, że ta kwestia, która była przedmiotem wielu już dyskusji na posiedzeniu podkomisji, w której pan poseł Abramowicz uczestniczy, mam nadzieję, że została dosyć jasno, jednoznacznie oceniona, że nie jest to nakładanie żadnych szczególnych nowych zobowiązań. Jest to jeden z instrumentów dla zapewnienia ładu krajobrazowego, ładu przestrzennego w naszym otoczeniu, w naszym środowisku, który to ład krajobrazowy również ma pozytywny wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej, o czym nie zapominajmy, bo buduje lepszą jakość otoczenia. Lepsza jakość otoczenia, w sposób oczywisty wszystkie badania to wskazują, wspiera, tak powiem, zaufanie i budowanie, tak powiem, lepszej... Udzielę głosu w trybie sprostowania najpierw panu posłowi Adamowi Abramowiczowi z Klubu Prawo i Sprawiedliwość. Minuta na sprostowanie, panie pośle. Bardzo proszę. Pani marszałek, Wysoka Izbo, pan minister Dziekoński nie zrozumiał intencji mojej wypowiedzi, twierdząc, że to ja odpowiadam jako poseł opozycji za terminy i czas przeprowadzania ustawy w Sejmie. No, mija się całkowicie z prawdą. To koalicja rządząca ustala terminy i to od niej zależy, kiedy ta ustawa wejdzie w życie. Jak koalicji zależało na uchwaleniu ustawy o dopalaczach, to zrobiła to w 2 tygodnie. Także pan minister poinformował, że 2 lata trwała praca nad tą ustawą i była konsultowana z Ministerstwem Finansów, więc cóż stoi na przeszkodzie, aby do wyborów prezydenckich tą ustawę uchwalić? Jeżeli nie zostanie ona uchwalona do wyborów prezydenckich, będę miał podstawy i Polacy sądzić, że była to wyłącznie propagandowa propozycja służąca polityce, ale myślę, że ona nie jest propagandowa.
propagandowa i że uchwalimy, że pan prezydent doprowadzi to uchwalenie do czasu wyborów. I druga sprawa, panie ministrze Dziekoński, owszem, ta opłata być może jest związana z ochroną krajobrazu, ale to jest realne obciążenie przedsiębiorców. Od 100 do 200 zł przy małych reklamach co miesiąc będą musieli płacić nowy podatek do budżetu samorządów, więc no to pan chyba też nie rozumie, że jeżeli przedsiębiorca będzie miał obowiązek zapłacić te pieniądze, to znaczy, że będzie musiał ponieść dodatkowe koszty. No to jest bardzo proste i to jest sprzeczne z intencją tego, co prezydent mówi o sprzyjaniu przedsiębiorcom. Dziękuję.